Ze mną Filip Zawłocki, witam serdecznie. Cześć. Czujesz się tu taką gwiazdą w Dragon Starachowice? Nie, póki co nie czuję się gwiazdą. Chcę po prostu tutaj trwać w klubie póki co. Nie lekceważę żadnego zawodnika, który tutaj jest i trenuje. No po prostu jestem na ich poziomie póki co. Natomiast no nie ma co mówić, osiągnięcia masz bardzo, bardzo duże. Mistrz świata w K1 w Irlandii, zdobyłeś to trofeum na przełomie sierpnia i września. Jak tą imprezę, tak już z perspektywy czasu wspominasz? Wspominam bardzo różnie. Przede wszystkim miałem złe odczucia co do tej imprezy, bo nie dość, że musiałem zapłacić spore koszty, to jeszcze musiałem się męczyć z podróżą. Potem pamiętam pierwsze wrażenie, jak wszedłem na tą halę. Wielki stres, oczywiście pierwsza walka, Rosjanin walczył z Kazachem. W pierwszej rundzie ciężko Kazach został znokautowany i tak się przeraziłem. Kurde, gdzie ja przyjechałem tutaj, no nie? No ale tak się potoczyło, że wróciłem ze złotem na szyi. I tyle tak naprawdę. I to w to, co nie wierzyłeś, to udało się spełnić. No tak, to złoto wróciło po prostu tutaj wszystko do góry nogami. Pozyskałem dwóch nowych sponsorów, catering dietetyczny Zdrowy Ty oraz produkcję odzieży Kamikaze. No i po prostu wszystko, co oni dla mnie robią, pomaga mi w przygotowaniach do następnych zawodów, żeby ten sezon był coraz lepszy, żeby forma cały czas rosła, no i po cichu już przymierzam się do walk zawodowych. Nie od razu może, ale tam z perspektywy czasu to już zaczynam o tym myśleć. Właśnie co do tych sponsorów, dużo ich się ogólnie zaczęło odzywać po takim wielkim sukcesie? Tak, dużo. Ale nie wszystkie firmy po prostu spełniają takie warunki, jakie ja chciałem. Pierwszą moją firmą, z którą współpracowałem, to była marka Octagon. Niestety po 3 tygodniach musiałem zrezygnować, bo warunki mi nie odpowiadały. Następnie zwróciła się do mnie właśnie po 2 dniach firma produkcji odzieży Kamikaze. Od nowego roku jestem też posiadaczem cateringu od Zdrowego Ty w Suchedniowie. No dobra, wróćmy do sportu. Przełom sierpnia i września, wielka impreza, wielki sukces, ale tak naprawdę druga połowa roku no nie była dla Ciebie udana, jeżeli chodzi o starty, bo jak mi powiedziałeś poza kamerą, to jeździsz, sparujesz, łapiesz nowe doświadczenia, ale nie walczysz. Dlaczego? Ostatnie moje zawody nie walczyłem, ponieważ no strasznie się zawiodłem. Zawody były w moim mieście, chciałem się dobrze pokazać tutaj przed publicznością. Chciałem dać takie jakby show. Gala była mega super zorganizowana, zawodnik wychodził do swojej muzyki. Z doświadczenia powiem, że ta gala amatorska była dużo lepiej zorganizowana niż niektóre gale zawodowe, tak? No i nie wyszło. Zawodnik do finału mi nie wyszedł. Nie mogłem pokazać tego, na co mi stać. No i straszny żal. Tyle mogę powiedzieć. Chcesz powiedzieć, że nie wyszedł, ale że nie wiem, nabawił się jakiejś kontuzji, czy po prostu nie wyszedł, bo zeżarł go stres? Ciężko mi powiedzieć. To znaczy nie, o kontuzji nie może być mowy. Oglądałem jego pierwszą walkę. Wygrał z zawodnikiem od klubu Michała Materli, Berserkers Team. No ale z tego co wiem, to Dawid Kasperski oraz trener Panczera Wrocław po prostu zakazali mu wychodzić do walki finałowej. Nie wiem, czy to jest prawda, ale myślę, że tu rolę spełnił trener oraz sekundenci. Dobra, mówiłeś, że jeździsz, szukasz nowych doświadczeń. W takim razie, gdzie w tej chwili Filipa Zawłockiego można najczęściej spotkać, oprócz tutaj klubu Dragon Starachowice? Najprędzej w tą sobotę w Serafin Muay Thai w Warszawie przyjadę do chłopaków posparować. Ogólnie to jest też klub, który sponsoruje Kamikaze. No czyli można powiedzieć, że przyjadę posparować do kolegów z branży, tak potocznie mówiąc.
Następnie planuję tak samo jeździć do Warszawy, ale do różnych klubów, do Palestry Warszawa, tam nie wiem, może do klubu bokserskiego, różnie, różnie. No ale planuję jak najwięcej po prostu tych wyjazdów, żeby ten rok był dopięty na ostatni guzik. A tutaj masz w Starachowicach z kim trenować? Nie wiem, jak wchodzisz na salę, to chłopaki czują respekt przed tobą? No, nie wiem, no, ciężko powiedzieć z mojej perspektywy. Zawsze tutaj na sali żartujemy, w porządku się do siebie odzywamy. No ogólnie jest, darzymy siebie sporą empatią. No kurczę, no nie wiem. Dobra, to jeszcze zapytam. To jeszcze zapytam teraz o najbliższe plany Mistrzostwa Polski. To jest ta data, na którą się szykujesz, właśnie koniec lutego? Tak, początkowo tak. 25 lutego, potem 10 marzec, więc te zawody są dosyć blisko siebie rozstawione. Nie wiem, jak to wyjdzie, może się zdarzyć tak, że po prostu nabawię się jakiejś kontuzji, nie będę mógł wystartować, ale myślę, że wszystko się ułoży zgodnie z planem i wrócę tak samo z rokiem złota, jak to było w 2016 roku. Nad jakim elementem najbardziej pracujesz? Co chcesz poprawić? Chcę poprawić przede wszystkim boks. Boks chcę poprawić. Generalnie cały czas jak sparowałem, to sparowałem wyłącznie boksersko, no ale jednak boks taki bokserski zupełnie różni się od tego boksu w kickboxingu, że jednak ta pozycja jest cały czas prosta, inne rozstawienie stóp, przedramion, inna garda, no i po prostu trzeba się przestawić, bo jak pojechałem teraz na kadrę narodową, inni reprezentanci świetnie się w tym odnajdywali, no a po prostu w kickboxingu z tą postawą było mi trochę ciężej. Muszę się przestawić po prostu i to no, spróbować z czymś nowym. Dziękuję Filip za rozmowę, no i życzę sukcesów w tym roku. Dziękuję nawzajem.